Cześć, w tym filmiku chciałbym Wam przedstawić sposoby na zaparowane okularki. Powiem Wam o tych, które zapewne znacie, jak i o tych mniej konwencjonalnych. Zapraszam. Pierwszym, najprostszym, a zarazem najtańszym sposobem jest naplucie na wewnętrzną część szkiełek. Następnie musimy odczekać 2-3 minuty i jesteśmy gotowi do pływania. Klizanie szkiełek może być niezbyt higienicznym rozwiązaniem, a i skuteczność tej metody u niektórych jest często podważana poprzez zbyt krótki czas widoczności poprzez okularki. Drugim sposobem będą środki chemiczne, typu płyn do mycia naczyń, pianka do golenia, czy też nawet pasta do zębów. Miałem obawy, czy nie będą mi łzawiły, czy też piekły oczy przez tą chemię, którą przed chwilą smarowaliśmy okularki. Warto przed pójściem na basen chociaż trochę przepłukać okulary, aby stężenie chemii nie było zbyt wysokie. Wydaje się to dziwne, dopóki tak naprawdę się nie spróbuje. Jeżeli chodzi o pastę do zębów, warto kupić najtańszą, która nie ma w sobie tych mini kryształków, które mogą porysować nam szkiełka i nasze pływanie nie będzie aż tak komfortowe. Trzecia grupa specyfików to tak zwane antifogi. Na polskim rynku mamy dziesiątki płynów czy też chusteczek, które mają zapewnić osłonę przed parą wodną naszym okularom. Cena waha się od 10 do 50 zł za buteleczkę, która starcza nam na stosunkowo dosyć długi okres czasu. Czwarta porada, a tak naprawdę jest to moja opinia, to po prostu dbanie o okularki. Czyli nie dotykanie wewnętrznej strony szkiełek, tyczy się to także drobnych uszkodzeń mechanicznych, które możemy uniknąć poprzez noszenie ich w woreczku bądź też pudełku. Suszenie okularków i wypakowywanie ich z wilgotnej torby od razu po przyjściu do domu naprawdę dużo nam da. Warto pamiętać, aby nie suszyć ich na kaloryferze. Temperatura pokojowa w zupełności im wystarczy. Jak najmniej zdejmowania czy też odkładania okularków na czoło podczas pływania. Nasza para w okularkach powstaje poprzez różnicę temperatur, także nie ma co dokładać temperatury otoczenia na basenie, bo zaparują one jeszcze szybciej. Dajcie znać w komentarzach, jakiej wy metody używacie, aby uporać się z zaparowanymi okularkami. Dzięki, cześć!